Siemanko, w dzisiejszym odcinku Posnakuj To będziemy sobie snakować trzy rzeczy. Pierwszą rzecz będą to ciasteczka RIS, okrągłe takie, z wypełnieniem masłem orzechowym. Następnie spróbujemy sobie mega kwaśnych cukierków Toxic Waste. Na samym końcu, co będziemy co jakiś czas tutaj sobie robili, kolekcja klasyki. W dzisiejszej kolekcji klasyki kurde pryncypałki. Oglądajcie. Zaczniemy sobie od ciastek RIS, tak jak mówiłem. Otwieramy i zaczynamy test. Tak wyglądają ciasteczka ułożone na tacce. Od razu muszę przyznać, że czuć masło orzechowe. Za sam zapach już jestem w stanie dać dość wysoką ocenę. Spróbujmy. Panie i panowie, to jest to. To ciastko jest po prostu rewelacja. Przełamuje się tutaj kruchy spód, który stanowi, no myślę, że tak więcej niż połowę grubości, czy raczej wysokości całego ciastka. Wypełnienie masłem orzechowym mimo wszystko daje większość smaku, do tego jeszcze mleczna czekolada. Rewelacja. Naprawdę tak jest. Są po prostu petarda. Będzie mi ciężko nie zjeść wszystkich naraz. Więc zapamiętajcie sobie RIS, kółeczka o wypełnieniu masłem orzechowym. Mega. W skali snakometru 8,5 na 10. Następnie przystępujemy do testu cukierków Toxic Waste. Producent twierdzi, na opakowaniu są one niebezpiecznie kwaśne. Przyznajcie, że opakowanie samo w sobie jest rewelacja. Wygląda jak pojemnik na składowanie jakichś radioaktywnych, toksycznych odpadów. Idealnie pasują do nazwy toksyczny odpad. Myślę, że sobie nawet zachowam to pudełko do otrzymania jakichś gratów jak typowy facet. Ok, otwieramy. I co my tu mamy? Różowy cukierek o smaku arbuza. Mamy niebieski cukierek o smaku jagody. Zielony o smaku jabłka. Jest żółty o smaku cytryny. Są jeszcze jakieś inne smaki. Jest jeszcze czerwony o smaku wiśni. Nie chcę jeść wszystkich słodyczy naraz ze względów zdrowotnych i dla was też nie zachęcam do tego, żeby od razu wpierdzielać całą paczkę jakichkolwiek słodyczy naraz. To zrobimy sobie test. Może weźmiemy cytrynowy smak Toxic Waste. Ups. Cukierek wygląda jak jakaś pastylka na gardło. Nie ma właściwie żadnego zapachu. No to zobacz. Masakra. To jest chyba najkwaśniejsza rzecz, jaką jadłem w życiu. Naprawdę. Wyciśnijcie sobie cytrynę całą i to wypijcie i to nie będzie nawet w połowie tak kwaśne, jak to, czym powleczony jest ten cukierek. Natomiast jak wytrzymacie już i się nie pożygacie od tego kwaśnego smaku,
to później już jest całkiem jadalne. Powiedziałbym, że dalej to smakuje jak taki cukierek bardziej na gardło. Ciekawe, czy da się rozgryźć. Ot, zwykły cukierek. W takim pudełku znajduje się kilkanaście cukierków o różnych smakach. Jest bardzo dużo wersji smakowych, kolorystycznych, trochę tak jak z M&M'sami tych cukierków, więc na pewno będę jeszcze próbował inne. Może są jakieś bardziej kwaśne, może są jakieś mniej kwaśne, może w jakichś bardziej tropikalnych smakach. W kategorii snakometru ciężko to zmierzyć ze względu na jakość produktu, która tutaj walnęła naprawdę kwaśnym smakiem. Myślę, że jako ciekawostkę i też dając takie fajne pudełko, myślę, że możemy tutaj dać ocenę 6,5 na 10. Kuźwa. Gryzę to dalej jest kwaśne. Jak ktoś nie lubi kwaśnego, to 0 na 10. No dobrze, i na sam koniec. Kolekcja klasyki. Zapraszam i polecam. W dzisiejszym odcinku będą to słynne pryncypałki doktora Gerarda, czy Gerarda, może Geralta. Bierzemy się od razu do odpakowania. Boże, jak one pachną. Z pryncypałkami jest taki problem, że opakowanie pryncypałek to prawie ćwierć kilo grzecznej radości i przyjemności. I bardzo ciężko jest oderwać się od tej paczki, kiedy już się ją raz otworzy. Ten test to jest tak naprawdę tylko proforma. Wszyscy powinniście znać ich smak i wiedzieć, jakie one są zarąbiste. No mega, no po prostu mega. Dlaczego pryncypałki są takie zarąbiste? Po pierwsze, wydaje mi się, że mają idealne proporcje chrupiącego wafelka i czekolady. Są po prostu idealnie wyważone, jeżeli chodzi o ilość czekolady i wafelka. Super jest też ten kompaktowy kształt. W jakiś sposób wafelek jest lekki, a jednocześnie bardzo taki pełny. Są zarąbiście uzależniające. Po prostu, kiedy już otworzysz paczkę, zaczniesz jednego, to ciśniesz za kolejnym. Jedynym ich minusem jest to, że ta czekolada strasznie szybko się rozpuszcza w palcach. Ja wziąłem dwa wafelki i moje palce już wyglądają, jakbym dzisiaj nie użył papieru toaletowego. Na dzisiaj to koniec. Jeżeli miałbym oceniać pryncypałki na moim snakometrze, mocne 9 na 10, naprawdę. Dzięki za oglądanie dzisiaj. Mam nadzieję, że wam się podobało i zachęciłem was do spróbowania kolejnych rzeczy. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, to zostawcie subskrypcję, zostawcie jakiś komentarz, możecie tam napisać, co wam się podobało, co wam się nie podobało, co byście chcieli zmienić, co byście chcieli zobaczyć. Wbijajcie na Face'a, wbijajcie na Instagrama, linki są w opisie. I dzięki za oglądanie, do następnego razu. Cześć!